Bynajmniej nie jest rzecz, co do której się wszyscy zgadzamy. Także dzieci i młodzież nie powinny oglądać pornografii. Ale mimo wszystko mam wrażenie, że większość społeczeństwa jakąś taką świadomość ma. To, co było ciekawe wtedy, w 2018 roku, to, że. Organizowaliśmy tę konferencję w ramach posiedzenia Komisji do Spraw Uzależnień w Polskim Sejmie i zaangażowało się w tą konferencję ludzie z bardzo różnych opcji politycznych. I to było ciekawe, że ta troska o dzieci, o najmłodszych, okazało się jednoczyć posłów z, no właśnie, z spisów. Wtedy ktoś z Lewicy nam się też w to włączył i powiedział, tak, trzeba coś z tym wszystkim zrobić. Co zostało zrobione do tej pory, jeśli chodzi o ochronę dzieci i młodzieży przed pornografią? W, w Polsce wiemy nic, no ale tak czy inaczej podstawy, dla których należałoby wprowadzić ochronę dzieci i młodzieży przed pornografią, twarde dane naukowe mamy, są one znane od lat. Pierwsza sprawa, która właściwie byłaby najważniejsza, to na tym mogę zakończyć. Kontakt dziecka z pornografią to najbrutalniejsza forma seksualizacji, jej skutki rozciągają się na całe życie. Tak naprawdę, dziecko, które, które zaczyna oglądać pornografię, które zostaje na nią narażone, ma podobne reakcje jak dziecko, które zostało wykorzystane seksualnie. I też jest zranienie tej seksualności, które może trwać na całe życie. Owszem, w niektórych przypadkach to będzie tak, że szczególnie jeśli to jest mniejsze dziecko, że o, zobaczy pornografię i zauważy nie tyle aspekt seksualny, co, co najczęściej zwróci uwagę mniejsze dziecko na aspekt przemocowy przede wszystkim. Czyli na, te, na to, że tam na tym ekranie jeden pan coś robi strasznego pani i ta pani cierpi, ta pani krzyczy. Więc y, to też jest y, w tym momencie trochę inna, y, inna reakcja, bo to jest po prostu doświadczenie y, oglądania, Przemocy takiej realistycznej, ale tak czy inaczej to nie spływa po dziecku jak woda po kaczce. Najważniejsze dane, które mamy na ten temat, i jak mówię, to nie jest moja osobista opinia, to są po prostu twarde dane wynikające z badań naukowych. Oglądanie, po, oglądanie pornografii powoduje, że młodzież zaczyna traktować przemoc seksualną jako normę. Powstaje na przykład przekonanie, że kobiety lubią być gwałcone. Z czego to się bierze? Chociażby z tego, że w tej chwili to, co się uznaje za pornografię mainstreamową, to jest pornografia z elementami przemocy. To znaczy, nie tylko przemocy werbalnej, wyzywanie, że tak powiem, aktorek. Nie będę cytować oczywiście tych wyzwisk, wulgarne, ale też przemoc, autentyczna przemoc. Podduszanie, różne praktyki. Znowu nie chcę się zagłębiać w szczegóły. Jest to o tyle, o tyle ważne, że niektóre osoby ze starszego pokolenia, które gdzieś zetknęły się kiedyś, dawno temu z pornografią, ale jednak tego nie oglądają, mają wyobrażenie, że to wygląda bardzo podobnie, że pornografia to jest po prostu akt seksualny, taka mainstreamowa, a hardkorowa to będzie miała elementy przemocy. Nie, w tej chwili jak robi się badania na temat zawartości pornografii, to się okazuje, że pornografia głównego nurtu jest pornografią przemocową, a pornografia, która jest tą pornografią twardą, już za yy, zawiera parafilię, różne y, um, udziwnienia y, i oczywiście przemoc y, o wiele y, bardziej wyraźną, y, y, o wiele bardziej głęboką. Y, drugi problem. Y, uzależnienie i wczesna inicjacja seksualna, kontakt z pornografią w wieku dziecięcym i u nastolatka prowadzi szybko do uzależnienia, zakłóca prawidłowy rozwój psychoseksualny. Powoduje też szybszą inicjację seksualną powiązaną z podejmowaniem ryzykownych zachowań seksualnych. To generalnie ma wpływ na, jeżeli dziecko nastolatek zaczyna oglądać, zaczyna oglądać tego dużo, to oczywiście, że kształtuje jego nie tylko wyobrażenie na temat seksu, ale oddziałuje na mózg dziecka w ten sposób, że wdrukowuje. Tą wizję seksu, jaką zobaczył na ekranie, jako tą podstawową, wyjściową wizję. Tak wygląda seks. I owszem, możemy tłumaczyć na przykład, że prawdziwy seks wygląda inaczej. Tak? Prawdziwa kobieta nie jest aż tak wyposażona jak aktorki w atrybuty kobiecości, i, i tak dalej, i tak dalej. Racjonalnie będziemy wiedzieć: no tak, rzeczywiście, to jest bardziej jak bajka, jak fantazja, ale jednak na poziomie bardzo podstawowym, biologicznym, ta wizja tego seksu, który jest na ekranie, zostaje wydrukowana jako punkt wyjściowy. Jeden z Ludzi zajmujących się tym, tą, tą tematyką, Hilton, profesor Hilton, neurobiolog, mówił, że w tej chwili doszliśmy do punktu, w którym prawdziwa kobieta wygląda po prostu jak słabe porno, więc to jest podsumowanie tego problemu. Dalej. Uzależnienie od pornografii u dzieci i młodzieży następuje zdecydowanie szybciej niż u dorosłych, gdyż mózg w tym okresie jest bardzo plastyczny i nadal się rozwija. Uzależnienia generalnie w tej chwili traktujemy jako rodzaj patologicznej nauki a nasze mózgi są stworzone do nauki i szczególnie w momencie, kiedy jesteśmy dziećmi, młodzieżą, ta nauka przychodzi o wiele szybciej, jest o wiele bardziej efektywna. Więc dobre, dobre skutki tego są takie, że jednak uczniowi czy studentowi łatwiej jest nauczyć się czegoś, niż osobie, która podjęła studia, będąc już dorosła w pełni ukształtowana, ale, ale skutki negatywne to będą takie, że uczenie się patologicznych rzeczy, czyli na przykład uzależnień, też, też idzie wcześniej, szybciej. Kolejny problem, pornografia niszczy nie tylko seksualność dziecka, ponieważ mamy badania pokazujące, że konsumpcja pornografii pogorsza sprawność umysłową, zdolność racjonalnego podejmowania decyzji, zaburza zdolność samokontroli. To też jest związane z faktem, że to jest potężny bodziec, tak, pornografia rozpoznawany przez nasz mózg jako szansa na przedłużenie gatunku, bardzo dużo angażuje w tej chwili naszego wysiłku w. To, żeby ten gatunek przedłużyć, ponieważ istota problemu naszego jest taka, że te części mózgu, które są odpowiedzialne za nasze przetrwanie, będące Potężne, a zarazem bardzo prymitywne, absolutnie nie odróżniają tego, co się dzieje na ekranie, od tego, co się dzieje w rzeczywistości. Czyli dla prymitywnych części naszego mózgu, seks na ekranie jest taką samą okazją do przedłużenia gatunku, jak prawdziwa osoba. W związku z czym jesteśmy bardzo mocno do tego motywowani i zachęcani. W momencie, kiedy to się dzieje, kiedy rozwojowo, na przykład, dziecko ma zupełnie inne zadania rozwojowe, niż zainteresowanie, ma zadania seksualne, ma zadania rozwoju intelektualnego, rozwoju relacyjnego, społecznego, emocjonalnego, a seksualność przejmuje kluczową, centralną przestrzeń jego zainteresowań, to rzeczywiście cały rozwój zostaje poważnie zaburzony. Pornografia wpływa destrukcyjnie na więzi z ludźmi, zwłaszcza na relacje z płcią przeciwną. Rezultatem jest niezdolność do wchodzenia w relacje bliskości założenia rodziny. To też już mamy niestety badania, że osoby, które wchodząc w wiek, będąc osobami nieletnimi wchodzą w pornografię w tym stopniu, że się od niej uzależniają, ma, mają później gigantyczne problemy ze zbudowaniem zdrowej relacji z drugą osobą. Jest to tym trudniejsze, że część młodych osób próbuje traktować związek z prawdziwą osobą jako jakiś rodzaj leku na pornografię. Na takiej zasadzie, że jak będę miał prawdziwą dziewczynę, to przestanę tak cały czas myśleć o, tym, o tej pornografii, o tym co widzę na ekranie. To niestety tak nie działa. Jak wracamy do cytatu z Hiltona, prawdziwa kobieta staje się w tym momencie słabym, słabszym porno. Zauważa, że prawdziwa kobieta, którą nawet na poziomie emocjonalnym, prawdziwie kocha, albo tak mu się wydaje, a potem przy okazji zbliżania intymnego okazuje się, że no, pewne rzeczy nie wychodzą, tak? Pornografia niszczy kobiety. Dziewczętom pornografia przysparza cierpień takich jak brak pewności siebie, wstręt do siebie, zaburzenia, depresje, zaburzenia lękowe. To jest między innymi przez to, że porównujemy się z aktorkami pornografii, ale z drugiej strony przez to, że płeć przeciwna zaczyna mieć takie oczekiwania wobec kobiet, jak zaobserwowali na ekranie. I znowu mo, mo, ktoś może sobie tłumaczyć, no nie, no prawdziwa relacja, prawdziwy seks z prawdziwą kobietą, to, to, to nie mogę się spodziewać, że będzie robić to samo co profesjonalne aktorki, ale znowu na poziomie biologii, na poziomie tego, co ma, jest wdrukowane w nasz mózg, to oczekiwanie jest. To jest w ogóle przy okazji. Ciekawa postać Gail Dines, ponieważ ona wydała, napisała książkę Pornoland, wydaną przez wydawnictwo w drodze już wiele lat temu. Jest taką zagorzałą feministką. Do tego stopnia, że jak była w Polsce na konferencji, to jak poprosiłam, żeby mi wpisała dedykację, to tam było z siostrzanym pozdrowieniem, więc wiecie. I rzeczywiście nie jest to osoba, z która by podzielała mój światopogląd, bo ona jest za aborcją, za związkami homoseksualnymi. I za zrównaniem tak, w związku homoseksualnego z heteroseksualnym, i tak dalej. Ale jednocześnie punkt, w którym się zgadzamy, to jest punkt walki z pornografią. Polecam jej książkę, natomiast cytat najmocniejszy z jej wypowiedzi, który akurat mi nie do końca przechodzi przez gardło, ma, mają Państwo na ekranie. Mówi, to jest przekaz, który ma w tej chwili młoda dziewczyna przekazywany zewsząd. Przez kulturę przesyconą pornografią, przez całe społeczeństwo. To co ważne, bardzo wszystkich zachęcam. Następny zasób. Znaleźć taki dokument właśnie, z, który w zeszłym roku, w listopadzie został opublikowany. Nastolatki wobec pornografii cyfrowej. Instytut NASK i PIB 2022 pod redakcją doktora Rafała Lange. Były to potężne badania zrobione na gigantycznej grupie polskich nastolatków, badające ich sposób czy kontakt z pornografią, korzystanie z pornografii. Sam raport nie jest długi, zawiera kilkanaście czy kilkadziesiąt stron, z wykrasami i w ogóle jest łatwy, że tak powiem, do ogarnięcia od pierwszego rzutu oka. A są to dane wstrząsające. Przy czym. Z jednej strony to, co wiemy z innych źródeł, że po okresie nauki zdalnej każde dziecko, które miało niekontrolowany przez dorosłych dostęp przez większość doby do internetu, zetknęło się z pornografią w takiej czy innej formie. Niekoniecznie, że zaczęło z nudów szukać pornografii po internecie, chociaż to oczywiście też, też, też się pojawiało, ale chociażby przez to, że na przykład koledzy przez Discorda pod, podsyłali filmiki, które uznawali za. Interesujące. I czyli zakładamy, że każdy, każdy, każda nieletnia osoba, albo prawie każda, miała przynajmniej przelotny styczność z tego typu treściami, ale to, co jest istotne w tym akurat raporcie, obniża nam się wiek inicjacji pornograficznej, czyli pierwszego zetknięcia z pornografią. Jeszcze parę lat temu było tak, że średni wiek. I tak to jest szokujące, tak? Średni wiek pierwszego kontaktu z pornografią to był 11 rok życia tak populacyjnie. W tej chwili to jest 10 rok życia, a 25% dzieci miało kontakt z pornografią, co czwarte dziecko, tak? Ehm, nie, y, pff, przepraszam, nie jestem dobra w matematyce. Ehm, 25% to jest jedna czwarta. Y, Całości miała kontakt z pornografią, nie, ma, nie ukończywszy jeszcze 10 roku życia. 75% przed ukończeniem 13 roku życia też już ten kontakt z pornografią ma. I kluczowy problem, z którym, po prostu z którym nikt nic nie robi. Coś, co wiemy od roku, co powinno zaowocować natychmiast wprowadzeniem ogólnopolskiego zakazu przynoszenia przez dzieci smartfonów do szkoły. W tej chwili. Prawie 70% miejsc, gdzie dzieci oglądają pornografię, to jest szkoła. Ponad 70% kontaktu z pornografią to są smartfony. Co jest bardzo istotne, zaniknęła widoczna jeszcze parę lat temu w innych badaniach różnica między konsumpcją pornografii przez dziewczęta i chłopców dlatego że jeszcze parę lat temu. 76% dziewczyn nie oglądało w ogóle celowo pornografii. Znaczy, nie, nie mówimy o tym, że trafiło się na to przypadkiem albo że ktoś pokazał, tylko że wchodza w internet po to, żeby oglądać pornografię. 76% dziewcząt nie oglądało w ogóle. A tylko 41% chłopców też w ogóle nie. Czyli większość chłopców przynajmniej raz w miesiącu wchodziła, żeby coś tam obejrzeć. W tej chwili ta różnica zniknęła, była gigantyczna. Dlaczego? Dlatego, że oglądanie pornografii przeszło z działania na poziomie jednostkowym, takim, że oglądam to, bo mnie to intryguje, ale wiem, że to nie jest do końca właściwe, przeszło w zachowanie społeczne. Innymi słowy, młodzież po prostu ogląda to dzieci, przepraszam, nie tylko młodzież, tak, dzieci. Przypomnijmy sobie jeszcze raz, 25% pierwszy kontakt z pornografią przed ukończeniem 10 roku życia. Nauczanie początkowe. Yy, oglądają to po prostu w grupach podczas przerw. Na zasadzie ktoś przynosi jakiś filmik, nawet nie musi mieć dostępu do internetu, przynosi na smartfonie filmik i pokazuje reszcie: "Zobaczcie co znalazłem może na zasadzie, ale dziwaczne, ale śmieszne albo coś tam" i grupa to ogląda i jest to element budujący ich tożsamość grupową, relacje w grupie. Dlatego dziewczyny w to wchodzą, nie dlatego, że są jakoś specjalnie zainteresowane pornografią, bo jednak seksualność kobieca i męska się różnią i mężczyźni są bardziej podatni na w Drokowe dla kobiet, one są mniej ważne. Więc ta różnica sprzed paru lat, gdzie dziewczęta były mniej zainteresowane pornografią jest związana po prostu z naturą naszej seksualności. Teraz tej różnicy nie ma. Jest to element budowania tożsamości grupowej. Doktor Lange to dobrze podsumował. Powiedział w tej chwili, grupa rówieśnicza z miejsca wtórnej socjalizacji stała się miejscem patologizacji. Tak, ta, z tak z taką rzeczywistością mamy do czynienia. No i y, y, też jest tak, że zdecydowana większość młodego pokolenia rodziców nie jest w żaden sposób przygotowana tak, do tego, że y, y, w ogóle z, też znaczna większość młodego pokolenia nie jest przygotowana do funkcjonowania w wirtualnym świecie, a rodzice są pogodzeni z faktem, że albo zetkną się z tą pornografią. Ale, albo brakuje im sił i konsekwencji, żeby cokolwiek z tym zrobić. Generalnie w tej chwili pokolenie rodziców osób urodzonych po roku 2000, to jest pierwsze pokolenie, które mu musi się mierzyć z takimi problemami. Tego nie było wcześniej. Nie musieliśmy no, zobaczcie, ile my rzeczy wynosimy z domu. My wynosimy z domu pewne podstawowe sprawy, typu mówi się dzień dobry, dziękuję. Typu trzeba umyć zęby, trzeba się przebrać i nie chodzimy w tym samym spać, w czym chodziliśmy przez cały dzień. To są rzeczy jakby naturalnie wyniesione z domu. A w tej chwili, jak weszła elektronika i taki nieustanny kontakt z elektroniką, z światem wirtualnym. To rodzice właściwie mają takie, no właściwie chyba trzeba by jakieś zasady wprowadzić, ale jakie nie wiem, no bo nikt mnie tego nie nauczył. A taka higiena cyfrowa, ja nie mówię już tylko o pornografii, ale o wszystkim innym, to jest jednak element, który, no cóż, pokolenie, które w tej chwili jest nastolatkami, młodzieżą i które będzie zakładać rodzinę za chwilę, będzie musiało wypracować te metody radzenia sobie z problemem. No, i jeszcze odpowiadając w ogóle na, na potrzeby. Potrzeby chociażby tego, no dobrze, jest taka inwazja też seksualności i treści seksualnych w nasze życie, jak rozmawiać z dziećmi o seksualności. Zapraszam, żeby sobie znaleźć chociażby mini poradnik dla rodziców, przygotowany przez moją Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, który może być po prostu w tym pomocny. Tu też jest trochę o tym, jak rozmawiać z dziećmi, jak się pojawi kontakt z pornografią. Jak to zrobić, żeby dziecka do końca nie zniszczyć. Tak? A przy okazji, my wyprodukowaliśmy też generalnie takie mini poradniki dla rodziców, podpowiadające, jak w ogóle ustawiać kontakt z mediami cyfrowymi, jak dzieci w wirtualnej sieci, nastolatki w wirtualnym tunelu. To wszystko jest dzięki naszym darczyńcom, bo tutaj te wszystkie trzy, trzy mini poradniki nie były finansowane w żaden sposób z projektów, tylko z darów darczyńców. Dzięki nim to jest dostępne. Bezpłatnie po prostu dla każdego potrzebującego, więc bardzo zapraszam. I przy okazji, no właśnie, inne portale, bo tutaj zostałam ładnie zapowiedziana jako, jako autorka, też redaktorka wielu portali. Tak, mamy. Prowadzone to jest wszystko przez naszą fundację, taka nasza wizytówka, edukacja edukacjamyślnikzdrowotna.pl, portal dla młodzieży, pytam edu.pl, gdzie jest dużo odpowiedzi na ważne dla młodzieży pytania, na które trudno znaleźć jakby odpowiedź gdzie indziej. Jest portal dla rodziców pod kątem też tej higieny cyfrowej rodzice.co. Przepraszam, tutaj nie edukacja, coś mi się, przepraszam, nie zwróciłam uwagi. Zatroskani.pl, taki dla wychowawców, ale pod kątem tego, o czym dzisiaj mówimy, czyli pornografii, sos.pytamedu.pl. Bardzo zachęcam, żeby tam zajrzeć, ponieważ tam jest wszystko na temat uzależnienia od pornografii i też trochę na temat tego, i co z tym można zrobić, jak z tego wychodzić. Więc i ostatni na całe życie. EU. Jak widzicie, Państwo, tutaj sporo, sporo się dzieje. Natomiast chciałam po prostu Wam pokazać, że są też zasoby internetowe, w które można zajrzeć, do których można zajrzeć i znaleźć po prostu jakieś konkretne drogi pomocy, tak, żeby nie zostawiać Was w takim poczuciu, no dobrze, mamy inwazję pornografii i co? I, I nic się nie dzieje, nikt z tym nic nie robi. Nie. Są ludzie, którzy coś z tym robią i chcą z tym walczyć. Bardzo dziękuję za uwagę.